Hej, dzisiaj robię ciasto papita. Kto lubi karmel, czekoladę i kruche ciasto, zapraszam. Jest rewelacja, pyszne, rozpływa się w ustach. Jest nas ponad 192 tysiące. Subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek, a będziecie na bieżąco. Jeśli lubicie papitę, dajcie łapkę w górę. Najlepsze komentarze? Barbara Terniak, optymistka 005. Piszcie komentarze, dołączajcie emotkę ciasteczka, a w komentarzu napiszcie, jaką papitę lubicie najbardziej. Czy kokosową? Mleczną czy karmelową. Zaczynam od zrobienia ciasta. Na desce tutaj mam już przygotowane szklankę mąki. Dokładam 1/3 łyżeczki proszku do pieczy. 1/4 szklanki cukru. I 2 żółtka. A tutaj sobie zrobiłam uśmiech. Teraz robimy oczka. No o, jakie duże. I drugie. O, spłynęło na usta. Mi się rozlało. Ale tutaj jeszcze czegoś brakuje. Masła zaraz dołożę, tylko trzymam go w lodówce, bo jest upał, musi być chłodne. A na razie sobie pomieszam to, co wyłożyłam. Ścieram teraz 80 g masła. I teraz nożem wszystko zagniatamy, znaczy zagniatamy, na razie łączymy. Zagniatać będziemy na końcu, ale jak najkrócej, żeby ciasto miało kontakt z rękami. I teraz bardzo energicznie, nie za długo zagniatamy ciasto. I widzicie, jak teraz ja sobie to sprytnie zrobię. Przygotowałam sobie formę, w takiej będę piekła 10×28, taki prostokąt, a tutaj wcześniej wyłożyłam papierem i tu mi się odbiło kształt i teraz to ciasto będę chciała właśnie rozwałkować, żeby mieć taki wymiar. Troszkę musiałam mąką, tak powiem, żeby mi się nie przyklejało do wałka, podsypać. Rozwałkowałam trochę większy prostokąt, teraz wkładam do formy i kształtuję, żeby pasowało. Ciasto wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Będę piekła, jak myślę, 20 do pół godziny. I sobie zobaczcie, tak tutaj sobie te boki troszkę zrobiłam wyższe. Przygotowuję teraz masę karmelową. 250 g krówek, nie wiem czy poznajecie, już tak je pokruszyłam. Będę rozpuszczać w kąpieli wodnej. Dodaję do tego 3 łyżki wrzątku. Teraz uzbrajamy się w cierpliwość i czekamy, aż nam się krówki rozpuszczą. Ale w tym czasie piecze się ciasto, więc nie musimy się spieszyć. Ciasto ostygło, krówka ostygła. Rozpuszczałam to, słuchajcie, zmierzyłam z zegarkiem w ręku, było 12 minut. A później sobie stała w kuchni i czekała, aż się ciasto dopiecze i stygła. I teraz wylewam sobie tutaj do tego rowka przygotowanego. I gotowe. Na chwilę wkładam ciasto do lodówki, żeby karmel związał. 200 g czekolady mlecznej rozpuszczam w kąpieli wodnej. Rozpuściłam czekoladę, jeszcze ją tak trochę mieszam, żeby nie była za gorąca, ale musi być płynna, bo tu musi mi się ładnie wylać na ciastko. Wylewamy pięknie, ładnie, super się rozpływa. Czekoladka ładnie się wylała, troszkę mi tu spływa bokami, ale to przecież jak ciacho, to musi być oblane czekoladą. Wyrównałam szpatułką. No i teraz końcówka, dekoracje musimy wykonać. Dekorujemy cukierkami. Papita gotowa, leci jeszcze na chwilę do lodówki, dopóki czekolada nie zwiąże. Ułożyłam piękne, kolorowe cukiereczki. Zapraszam na ciasto papita. Zaraz będziemy próbować. Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego odcinka.